No i zostało ostatnie pole. Pszenica 1,8 hektara. No niestety też rok kiepski, także zobaczymy, ile tego wszystkiego będzie. Janusz jedzie śmiało. Tutaj to trzeba trochę pojeździć, żeby do zbiornika się nasypało. To nie owiec, że mamy zbiornik pełny. No i słuchajcie, 15 minut po skończeniu koszenia, przed koszeniem burza szła z tamtej strony, poszła jedna, się wydawało, że nie będzie żadnej, a 15 minut po koszeniu druga burza z tamtej strony przyszła, także w ostatniej chwili przyczepami przyjechałem, ale udało się, suche, także mamy jedna do pełna, dowalona. No, a zboże tam na górę idzie. Są sąsieki porobione. I druga też. Że tak powiem, 2 minuty po wjechaniu już zaczęło lać. Także tak na styk, a goniłem z tymi przyczepami jak głupi. Jest, tutaj się zmieściło do samego końca, także udało się. Może nawet, nie powiem. Nie ma tragedii, szału nie ma, ale też nie jest złe. Nie jest puste, takie dosyć mięsiste. Ja to tak mówię, ale dobrze, udało się, bo by się zmarnowało kilka ton zboża. Także no, będzie miał dziadek robótkę dalej do wiosny i do następnego koszenia, żeby mu się nie nudził. Także tyle po żniwach. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczko życia i trzymajcie się ciepło. Thank you.